Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku Opcji Izolacja. Słuchajcie, ja jestem oczywiście w rdzeniu Apollo, możemy sobie już z tą maszynką tutaj porozmawiać chwileczkę, jeszcze muszę tutaj ściszyć. Okej, no jak widzicie tutaj maszyna się podnosi, za chwilę gdzieś będziemy mogli chyba terminal uruchomić. Czekajcie, zobaczymy, bo być może trzeba poczekać. A nie, sorki, jest tutaj wejście, rzeczywiście. No dobrze, tak więc działajmy. No dobrze, słuchajcie, po zapiskach tutaj z komputeru wynika, że jednak obcy, tak jak myślałem, jest gdzieś na stacji, ponieważ nie chce nam zatwierdzić właśnie odwołania tego zabezpieczenia całego, więc musi coś się tutaj dziać i na pewno obcy w tym maczał palce. No dobrze, tutaj mogę zejść na dół, zobaczmy. Co ja w sumie mam zrobić? No chyba zejść, wyjść za polo pod rdzeniem. No tak. Proste i logiczne. Tak więc schodzimy już sobie na dół. Okej, czyli jeszcze nie koniec zabawy z naszym ulubieńcem. No zobaczymy jak to tam pójdzie. Mam nadzieję, że nie damy mu się tam zjeść i jakoś przetrwamy do końca. Okej, cały czas na dół. W sumie mógłbym latarkę naładować, nie wiem czy w trakcie... O, proszę, w trakcie schodzenia drabinką także mogłem ładować baterię, czy tam wymienić. Więc zaoszczędzić. Zrobiliśmy tak jakby dwie rzeczy, dwie pieczenie na jednym ogniu. Dostęp do terminala, co tu mamy? Użytkowe, nic, dźwięk, nic udostępnione, nic osobiste. Główny dziennik interakcji Apollo. Trzeba przejrzeć, być może są jakieś kody. Nie, to są po prostu dzienniki, tak jak tam pisze. Jest napisane. Okej. Nic ciekawego. No dobrze, czekajcie, tu jest chyba jakaś winda także. I nic poza tym nie ma, co by nas zainteresowało, więc okej. Do maszynowni. Konsultacja. Odblokowane osiągnięcie. W sumie nawet nie sprawdzałem tych osiągnięć, wiecie co, być może po nich można dojść, ile mniej więcej jeszcze czasu nam zostało w tej grze, bo nieraz właśnie po tych, po prostu po osiągnięciach można zobaczyć, na jakim procencie po prostu gry jesteśmy, więc musiałbym zobaczyć. W sumie jestem ciekawy, ale chyba jesteśmy gdzieś pod koniec już. No zobaczymy. Of Apollo now. It's refusing to lift the lockdown. It says there's something up with the reactor. It
You're from the company. Tell it you don't give a shit and to do what you say. Sorry, Ricardo, but I'm small fry. Me, Samuels, Taylor, we all are. Guess if we amounted to anything, Apollo wouldn't be so ready to see us killed. No właśnie, coś nie gra. I to coś to na pewno właśnie chodzi o tego przybysza. No dobrze, 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 dobrze. Czekajcie, zobaczmy. Ojejku, widzę już androida. Dostań się do reaktora. Zbadaj reaktor centralny. Jest to gdzieś tutaj zaznaczone? Zobaczmy. A jest, rzeczywiście. Jest gdzieś w tym obrębie. Więc... No słuchajcie, no trzeba się tam dostać. Wypadałoby się tam dostać. Włącz zasilanie systemu tramwajów. Włączymy. Pewnie, że włączymy. Mam nadzieję, że androidy się nie zbiegną zaraz za nami. A nawet jeśli, no to spróbujemy im jakoś zwiać. Wiecie co? Przejdę tutaj pod oknem cichutko. Ja już im w ogóle nie wierzę. One w tej chwili to właśnie mają całkiem już nasrane w tej głowie. Nie no, żartuję, ale Apollo, tak jak słyszeliście, chce nas zgładzić, chce nas zabić, więc... Dlatego te androidy tak działają, a nie inaczej. No dobrze. Tamto jest uruchomione. Stamtąd przyszedłem, nie? Tam jest przejście, tylko niestety, ale ta kolejka stoi nam na przeszkodzie. Chociaż może gdzieś tutaj możemy się przecisnąć. Też nie jestem tego pewien. Albo jakieś są, poczekajcie. Przejścia podziemne. No nie wiem, dobra, będziemy szukać. Nie chcę za bardzo wychodzić też, chociaż będę chyba musiał tu sprawdzić, bo tu chyba jest jakaś znowu maszyna do uruchomienia. No jest, rzeczywiście. Aktywuj tramwaj. No i jeszcze raz. Okej, to powinno chyba się przesunąć, tak mi się zdaje. Dokładnie, czyli teraz powinienem już bez przeszkody dojść do tych drzwi. Jest nawet zapis, fajnie, możemy zapisać, chociaż w razie jakbym zginął, to nie jesteśmy daleko. Ale jak jest, to zapiszemy. Okej, no dobrze. Tak więc lecimy, słuchajcie, dalej. Zobaczmy teraz, jak wygląda tutaj sprawa z mapą. Powinna się troszeczkę dalej odblokować. No jest, kawałek tylko. Boję się właśnie, że gdzieś możemy się natknąć na kolejne androidy. Co jest, no, więcej niż pewne. Naprawdę. Albo na coś jeszcze gorszego. If you know what I mean. Okej, dobra, mamy tunelik. Mamy taki szyb wentylacyjny, który widać prowadzi nas. W sumie... No możemy z niego skorzystać. Nie wiem, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No tak się zastanawiam, bo jeśli są tutaj androidy... Są, tak, są. Jeśli są tu androidy, to można z tego skorzystać, ale zaraz, czy my nie wyjdziemy właśnie... Nie wiem, dobra, ale sprawdzę. Właśnie chcę się dowiedzieć, czy nie wyjdziemy naprzeciwko właśnie tych androidów. Ale chyba obok wyjdę. Chociaż nie jestem pewien. Wydaje mi się, że on był tutaj w pomieszczeniu obok. Co to było? Miałem przycisk przed chwilą. Czujnik, ok, chyba to. O, jest. Nie wiem, czy mnie zobaczył, czy nie. O, fuck, chyba zobaczył. A nie, może i nie zobaczył. Dobrze, nie mam czasu tutaj, wiecie co, na badanie tych półek, co tam leży. Chcę się po prostu jakoś jak najszybciej przedostać. Możliwe, że jakąś mapę mogę tu zabrać, tylko to bym wziął. Coś tam wziąłem, jakiś przedmiot. Nawet nie wiem, co to było. Nie przeczytałem. Ale gdzieś w tym kierunku musimy podążać. Tu jest kolejny szyb wentylacyjny. Ja tam widziałem na mapce właśnie ten szyb wentylacyjny. Etanol weźmiemy. Coś jeszcze tu było. Iniektor. No i tym możemy przejść. No tutaj kawałek dalej w sumie można skorzystać.
Dobra, dobra ludzie. Tak więc lecimy. O, czekajcie, ja muszę tutaj apteczki użyć. Właśnie, zapomniałem, że mam bardzo mało zdrowia. Okej. I w sumie jakbym mógł skonstruować taką jedną apteczkę jeszcze. Mogę nawet kilka skonstruować, więc zrobię to teraz. Póki wiem, że w tym miejscu jestem dosyć w tym miejscu po prostu jest dosyć bezpiecznie, więc zanim wyjdziemy, zrobię to, co potrzebuję i... Aj, no i widzicie, za szybko. Aha, jest, tylko skonstruuj. Dobra, no jest troszeczkę tych apteczek. Powinno starczyć. Okej, jest kamera. Trzeba będzie uważać. Tu gdzieś obok kręcą się androidy, już jednego widzę. Chyba nawet ten sam, on tam w kółko będzie chodził. No mógłbym poczekać, aż pójdzie. Aż pójdzie, słuchajcie, z powrotem, bo na pewno pójdzie. On chyba nie powinien mnie zauważyć. Teraz czekajcie, gdzie on poszedł? A, jest tutaj, blisko. Okej, tam chyba nie powinien zauważyć, ale muszę uważać też na tą kamerkę. W sumie jestem bardzo niedaleko. Okej, poszedł tam. Kamera zaraz powinna wrócić. Ja może się prześliznę tu za nią. Czekajcie. A, jest druga. No, proszę. No to już może być troszeczkę... O, fuck. Zauważyłam. Ale żebym się wystraszył. Dobra, chowam się. Kurczę, ale aż podskoczyłem, powiem wam. Ale myślałem, że jest daleko. Kurczę. No nic, teraz android na pewno przybiegnie w tamto miejsce, sprawdzi, co się dzieje. Dobrze by było na razie pozostać w ukryciu. Nie wiem, czy już przestało szukać, czy nie. A, dobrze. Podziwiam jego czystość. Nie wiem, za co to osiągnięcie. Okej, ja poczekam chwileczkę. No dobra, słuchajcie. Poszedł. Poszedł z powrotem. Będę musiał troszeczkę uważać bardziej z tą kamerą. Nie wiem, czy zdążę przebiec. Okej, jestem tu. Tu mnie chyba nie powinna sięgnąć. Poczekam, aż się przesunie. Nie wiem, czy czasem tam nie ma androida drugiego jakiegoś, ale... No może nie ma, może nie ma. Kurczę, coś mi wyskoczyło. Chyba na radarze. Albo i nie. Dobra, jak to wygląda tutaj? Sytuacja wygląda tak, że... Co to jest? Aha, do schowania się. Nie, to mi niepotrzebne. Tutaj jest zamknięte, dobra. Zobaczmy drugą stronę. Wymagany palnik jonowy. Cel zaktualizowany. Znajdź ulepszenie do przecinaka jonowego. Oj, boję się, że będzie trzeba wrócić w rejony. No właśnie. Będzie trzeba wrócić jednak i obadać tamten pokój. Teraz nie wiem, czy nie załatwić właśnie tego androida i mieć go już z głowy. Czy zrobić to po cichu. Przynajmniej starać się zrobić to po cichu. Dobra, czekajcie, to się będzie przesuwać. Aha, tu jest wejście. Czekajcie, być może się uda. Wydaje mi się, że gdzieś w tym pomieszczeniu... Czekaj. Powinno być to ulepszenie. Być może nawet w tej skrzynce. Jak sytuacja z androidami. Okej, poszedł. Mam chyba teraz chwilę czasu. Użyj. Czy to jest to? Chyba tak. Ha, pięknie. Palnik jonowy. Działa.
Tędy. Jak najdalej od tej siateczki. Ekstra, szybko poszło. Wiecie co, nawet nie trzeba było właśnie gładzić naszego androida. Bardzo się cieszę, zrobimy to po cichutku do samego końca. Super, naprawdę to jakoś fajnie dzisiaj idzie, dosyć tak sprawnie. Ostatnio miałem trochę problemów, ale no są nieraz gorsze i lepsze momenty. Okej, no to co, tniemy, nie? Tniemy. Całe te drzwiczki trzeba wyciąć, słuchajcie. Pięknie idzie. Okej. Super. Włazimy do środka. Okej, tam nie. Tutaj tak. Tak na razie na tej mapce to wynika, z mapki wynika, że idziemy w całkiem innym kierunku, ale pewnie jest jakaś okrężna droga. Znaczy cel się na pewno, cel jest, znaczy drogę na pewno obraliśmy dobrą, bo cel tam się zmienił. Więc na pewno chodzi o to, tak mi się zdaje przynajmniej. No dawaj, otwieraj się. Ojejku, jest android naprzeciwko nas. Mapka wygląda w ten sposób, tak? Warsztat. Dostań się do reaktora. No tak jak mówię, jesteśmy w drugiej stronie. No, z drugiej strony tak jakby. Boję się, że ten może nas zauważyć. Akurat tak stoi naprzeciwko nas. Więc lepiej sobie ja tutaj zapiszę. A właśnie, nie mam broni. Zapomniałem całkiem o tym, że ostatnio tą broń straciliśmy. No mógłby się ruszyć. Mógłby się kolega ruszyć. Nie za bardzo chyba chce. Tam jest drugi chyba, tak? Wydaje mi się, że tam widzę jakiegoś kolesia. Nie no, ten będzie cały czas tu stał. Ja muszę najpierw zobaczyć. No właśnie, tu nie ma za bardzo widoku, ale chyba na drugą stronę muszę przejść. Albo to zrobić szybko, przebiec. Albo nie wiem. Nie wiem, czy mnie zobaczył, czy nie. Ale jakoś niebezpiecznie chyba tu podchodzi. Okej. Jest za mną. Tu jest gdzieś drugi. I są drzwi, ale one są zamknięte. A kurczę, jest maszyna do uruchomienia. Pewnie tą kolejkę przesuniemy w jakiś sposób. Tam jest jeszcze przycisk. Niski poziom mocy. Okej, słuchajcie, tu jest gdzieś konsola, widzę, którą można chyba włączyć. Nie wiem, czy nie lepiej by było załatwić tych dwóch. Cholera. Także niski poziom. Tu jest kolejna maszyna, której nie zauważyłem. No i boję się, że jest za plecami. Proszę iść ze mną. Dobra, zobaczył mnie. Teraz to już wiem, że będę musiał z nim chyba walczyć. Okej. Nie rzucaj. Tylko proszę, żeby ta akcja po prostu się pokazała tutaj. Wtedy mogę mu jakieś tam obrażenia zadać. Będziemy musieli, wiecie co, tak się z nim męczyć, aż w końcu padnie. Mam nadzieję, że ten drugi nie przybędzie za chwilkę. Oj tam. Od kiedy roboty tak mówią? Moja kolej. Jest źle. Teraz chyba wiecie, co zrobimy? Podleczymy się. To będzie chyba najlepsza rzecz, jaką zrobię. Dawaj, szybko! Okej. Wiem, że nie trafię, ale i tak próbuję. No złap mnie, kurczę. Patrzcie, nie chce mnie złapać, to jest najgorsze.
Nie chcę mi ich skubaniec złapać. Najgorsze jest to, że teraz zadaję takie obrażenia. Zobaczcie. No i co robić? Iść tutaj w tą stronę. Poczekać chwilę. On już jest tam na wykończeniu, więc może jakby się odwrócił. Czekajcie, poczekamy tu. Jak się odwróci, to nie wolno wchodzić, czyli wie, że jestem tu. Na pewno się tam nie wczołgam. No kurczę, odejdź koleś. Na pewno wyjdę, uważaj, bo możesz sobie tam czekać do usranej śmierci. Tam nie wolno wchodzić. O jest. No, no nie wiem teraz. Naprawdę? Będziesz tam siedział? Stał? O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Chyba sobie darował. Mam szansę. Tylko się nie odwróć, tylko się nie odwróć. Okej. Ha, kurczę, mam cię w końcu. Teraz moja kolej, dokładnie. Dokładnie, ten jeden android widzę. Nie wiem w ogóle, czy on tu był. Wydaje mi się, że był. Ale w tej chwili go nie ma. Tak, w tej chwili go nie ma i dobrze. Teraz tak, ja jedną tutaj maszynę uruchomiłem. To była chyba ta maszyna. I powinniśmy troszeczkę tej mocy tutaj zyskać, więc druga maszyna, która stała gdzieś tu, powinna się teraz uruchomić. Zbyt niski poziom, czyli jeszcze jest za mało tego poziomu, ale zaraz obadamy sobie sytuację. Jest tych maszyn chyba kilka i nawet jedna tu jest. A jest, rzeczywiście. Okej, okay. Czyli po prostu w odpowiedniej kolejności trzeba je uruchomić. I tyle z naszego działania, czekajcie. Czujnik etanol niestety, ale nie mogę wziąć. Teraz tamta powinna się uruchomić. Więc to zrobimy, więc to zrobimy. Nie ma tutaj nikogo? Bo tak dziwnie jakoś... Albo to moje kroki, już nie wiem, jestem przewrażliwiony chyba na punkcie. Nie, chyba, nie, chyba nikogo nie ma. Czekajcie, teraz tak, gdzieś tu był panel. Radia nie będziemy włączać. To jest chyba ten panel. Aktywuj wyciągarkę chyba tam było. No... Nieraz wiecie co, trafienie na ten przycisk graniczy tutaj z cudem. Power level i mamy ostatni. Fajnie. Powinno zadziałać. Aha, rozumiem. To podniesie nam na górę. Czy pod spodem jest jakieś przejście? Jest. Coś jest. Dobra. Super. Super. Jak wygląda sytuacja? Wygląda w ten sposób. No dobrze. Tu jest dosyć dużo miejsca, wiecie? Pierwszy raz chyba takim korytarzem idę, takim szybem wentylacyjnym. Znaczy nie wiem, czy to jest szyb wentylacyjny, ale no, jakieś tam podziemne przejście jest. Okej, okay, tam można iść, tak? Tutaj nie. No dobra, no dobra. Idziemy na górę, co? Troszeczkę taką okrężną drogą już nas zaczyna to prowadzić, wiecie. Kurczę, boję się, że wrócę znowu gdzieś tu do początku. No ale niemożliwe, żebym, kurczę, źle poszedł. Jeśli poszedłem źle, no to się troszeczkę tutaj wkurzę. Aha, czekajcie. Można by było tą drogę sprawdzić, bo ta jest połączona tutaj z tym korytarzem, ale ona i tak jest zamknięta, więc... Dobra, korzystam na razie z biegu, póki mogę. Zapisz grę. Dobra, słuchajcie, skończymy sobie w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I zapraszam na kolejne. Trzymajcie się. Cześć!